Witam Państwa serdecznie, Wojciech Kopeć, Jara Poland, środek września, po raz pierwszy Małopolski Dzień Dyni w Różenice pod Krakowem. Tematy związane z nawożeniem wzbudziły dużą uwagę wielu osób. Co tutaj zrobiliśmy? Indywidualne rekomendacje na podstawie analizy gleby. Przed płonem była sałata, praktycznie nam wyssała cały potas z gleby, dlatego do standardowych zaleceń dodaliśmy sporą ilość siarczanu potasu. Dodatkowo pogłównie także uzupełniliśmy w okolicach początku wiązania owoców saletrą potasowo-wapniową. W nawożeniu także, aby było mniej problemów związanych z gnięciami, została uwzględniona saletra wapniowa z borem. W nawożeniu pozakorzeniowym skupiliśmy się na wypełnieniu liści chlorofilem, czyli na preparacie, który zawiera bardzo dużo magnezu oraz żelaza. Dziękuję Państwa za uwagę.